Pamiętam, jesion był niewysokiego wzrostu. W urzędzie wojewódzkim był moim zastępcą, był trzeci od tych najmniejszych. Najmniejszy był magister Ziarko. Załapań takiego? Nie. Się nazywał Ziarko i był najmniejszy, także tego. Potem był Mikołajewicz, do dziś mieszka w Opolu. Mikołajewicz był drugi, też taki mały kurdupelek. A potem był Jesion, także jako trzeci mały. I pamiętam, z Jesionowskim byłem, o to będzie śmieszne, byliśmy na szkoleniu w Warszawie, bo był moim zastępcą i architekci, czołówka z całego kraju była. Byliśmy szkolenie, pani profesor z Politechniki przyszła, miała wykład o DFA. Nikt nie wiedział, co to jest DFA. I ona na początku wyjaśniła, zaraz wyjaśnię, co to jest DFA. To jest skrót od drobne formy architektoniczne, popularnie zwane małą architekturą. Ja protestuję, nie ma pojęcia małej architektury, bo nie ma małych architektów. A taki wyszedł, że jego głowę było widać. A cała sala, brawo Jesio, nie ma małych architektów.